tylko zastanowić się, o czym to świadczy i z czego się bierze. I znowu, tak naprawdę o tym jest ta konwencja. Ta konwencja jest o tym, żebyśmy w sposób bardzo myślący proponowali przepisy i bardzo w sposób myślący patrzyli, jak je stosujemy i co z nimi robimy. Tak, ponieważ naprawdę przepięknie jest wtedy, kiedy to wszystko ma również prowadzić do tego, żeby była równość, prawda? Żebyśmy byli społeczeństwem egalitarnym. Ponieważ to jest jedyna szansa na to, żebyśmy byli również społeczeństwem, w którym będziemy zdrowsi, więcej będziemy zarabiać, lepiej się rozwijać, nie da się. I to wytłumaczyć to jest bardzo proste. W społeczeństwie egalitarnym korzysta się z potencjału, który jest w tym społeczeństwie. W sposób znowu wrażliwy, czyli się go wyszukuje i się go dostrzega i nie utrąca się możliwości. Co więcej, to oznacza również, że potencjał, który w nas tkwi, ma szansę dojść tutaj i się przebić do głowy. Najczęściej w społeczeństwie, które nie jest egalitarne, ludzie nie wiedzą, że mają potencjał. Ja byłam niesamowicie zszokowana w momencie, kiedy w 1989 roku rozpoczęła się, w 1991 tak naprawdę, reforma więziennictwa i kiedy z tego więziennictwa w sumie niedużo odeszło ludzi. Odeszło część z tego powodu, że oni nie umieli powiedzieć do więźnia proszę pana i pukać do tych cel. To wszystko były rzeczy kurtuazyjne. One nie były, wiadomo było, że w ostateczności on może tam wejść, może zrobić z tym człowiekiem co chce. Natomiast inne weszły takie obyczaje tworzone na nowo i wielu jednak ludzi sobie z tym nie dało rady. Nie dali sobie rady, musieli mieć bardzo zaniżone poczucie własnej wartości, skoro nie potrafili do więźnia powiedzieć proszę pana. Natomiast ci, co zostali, którzy byli zakapiorami, komuchami i wszystko, co państwo chcecie, w momencie, kiedy im pozwolono pracować, okazało się, że mieli genialne pomysły, robili fantastyczne programy dla więźniów i z więźniami, zaczęli być zdrowsi, mniej pili, mniej palili, to się samo zaczęło regulować i nawet po 30, no może przesadzam, ale po 15 latach w PRL-owskim więzieniu starzy funkcjonariusze okazywali się być pomysłowi i naprawdę doskonali. Czyli to jest to, że ta równość naprawdę popłaca i oczywiście to oznacza, czy taka równość stwarza problemy. Ona popłaca głównie tym, którzy byli przydeptywani, czyli kobiety w tym sensie mają do przodu. Bo w momencie, kiedy ja nic, to nieprawda, bo jak ja nic nie znaczy, to potem wybić się nie jest tak łatwo, ale kobiety mają do przodu w tym sensie, że z założenia ona ma być głupsza, słabsza i coś tam jeszcze, prawda? W związku z tym pokazać, że się nie jest głupim, nie jest się słabym i stać mnie na to, żeby żyć jak ja chcę, w sumie jest czymś, co idzie ciągle do przodu. W przypadku mężczyzn jest problem, jeśli męskość jest określana według przeciwstawienia się kobiecie. Ja paru swoich kolegów inżynierów prosiłam o to, żeby oni zdefiniowali, kim oni są jako mężczyźni. No, prawdę powiedziawszy, to była dla nich tortura. Nie potrafili wymyśleć niczego ponad to, że produkują plemniki. Świetni inżynierowie, świetni koledzy, natomiast kompletnie bez praktyki co do autorefleksji. Szalenie od tego uciekali. I to nie jest tak, że oni tego nie mają. Oni tego nigdy nie ćwiczyli. Natomiast jak się przyjrzeć i jakbyśmy porozmawiali, no to wychodzi jak na dłoni, że jego cała męskość jest przeciwstawiona. On potrzebuje kobiecego lustra, żeby się sam określić. Czyli tu jest problem, bo jeżeli cała moja męskość składa się z tego, że ja jestem inny, lepszy, silniejszy, mądrzejszy, sprawniejszy niż kobieta, to kobieta, która jest taka jak ja, sprawia, że to kim ja kurwa jestem? I oczywiście o tym będzie też jeszcze za chwilę, więc może to pokażę, ale w tym sensie mężczyźni mogą mieć problem i większą pracę do wykonania, prawda? Pytanie, jak to osiągnąć. Sam Harris, z którym się nie zgadzam często i który jest również oponentem Jonathana Haidta. Prawy, lewy, dobry, zły, to jest... On teraz nawet był w Polsce, okazuje się, to się dowiedziałam z gazety, chyba już po tym, jak on wyjechał. Miał wykład w PWST. Bardzo zdolny, bardzo popularny i bardzo szybko w sumie przetłumaczony na język polski człowiek, który... To inny wykład, ale sam Harris, który się z nim w wielu miejscach nie zgadza, ponieważ zwalcza głównie religię, ale jednocześnie jest też neuro...
psychologiem i pokazuje, że w momencie, kiedy zmienia się myślenie, kiedy zmienia się działanie, zmienia się również mózg. Czyli to nie jest tak, że mamy przechlapane. To nie jest tak, że musimy być zamknięci w jednym schemacie. Te schematy mogą się zmieniać. I to jest generalnie pozytywny obraz świata, że nie jesteśmy skazani na to, żeby się nic nie stało. Natomiast ten świat wygląda tak. Świat zastany, prawda? A w międzyczasie, jak robiłam ten, przygotowywałam to, to się komputer zarwał i w związku z tym wypadło to, co było, bo tu jeszcze powinien być pedofilia na usługach PiS-u. Jako, że dzisiejsze, najnowsze informacje są takie, że pani Kempa przygotowała ustawę o, tym, żeby publikować zdjęcia pedofilii. I teraz widzicie państwo, nie ma się co zaciukiwać, tak? Nie ma co się wyśmiewać, tylko się trzeba zastanowić, co się za tym kryje. Ponieważ to nie ma nic wspólnego z pedofilią, to nie ma nic wspólnego z ochroną dzieci, to są jakieś inne interesy. Znaczy ja to odczytuję i mogę odczytywać to mylnie, że PiS ma już tak pod górkę i jedzie na takich ostatnich, że w związku z tym łapie się czegoś, co daną widownię pozwoli zadziałać na emocje ludzkie, dziecko, seks, krew, zbrodnia, słowa niektóre, takie jak pedofil, zawsze są strzałem w dziesiątkę, jeśli się chce grzebać w emocjach, jeśli się chce robić szum wokół swojej osoby bądź swojej organizacji i stwarzać wrażenie, że coś chcemy załatwić. Ale oczywiście, jeśli się nad tym zastanowimy, to ktoś, kto by naprawdę chciał coś zmienić, to po pierwsze wie, że ma obowiązek już od dawna wprowadzić, ponieważ to obowiązuje już od 18 grudnia 2013 roku, przyjęliśmy dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego oraz wykorzystywania dzieci do pornografii. Tutaj też inaczej czytamy niż ta ustawa jest napisana. Ustawa jest napisana pornografii dziecięcej. Nie wolno tak pisać. Nie wolno, więc widzicie państwo, tamci, którzy tworzą te przepisy, też mają przewalone w głowach. Oni myślą schematami, które pozwalają dostrzegać dzieci, postrzegać dzieci jako element pornografii, gdzie dzieci by same robiły sobie pornografię. Tak nie jest. To są dzieci wykorzystywane do pornografii. Niemniej jednak, tutaj w tej dyrektywie, którą ona już obowiązuje, zgodnie z nią mamy obowiązek, żeby były ośrodki, gdzie osoby, które poczuwają, że się do tego, że znaczy widzą, że podobają im się dzieci małe, że ich pociągają seksualnie, żeby się mogli zgłosić i otrzymać pomoc w sposób bezpieczny, anonimowy, bez etykietowania. Moje pytanie jest, gdzie to jest? Gdzie to jest w Polsce po to, żeby chronić dzieci? My nie mamy wchodzić po fakcie, my mamy wchodzić przed faktem. Gdzie jest dalej, gdzie jest informacja o tym, że artykuł 200 kodeksu karnego to nie jest artykuł o pedofilii, to jest artykuł o wykorzystywaniu dziecka, które nie ukończyło lat 15, czyli stosunki seksualne z dzieckiem poniżej lat 15. Gdzie jest informacja o tym, że w większości ludzi, którzy z tego artykułu są skazywani, to są akurat partnerzy i partnerki tychże dzieci, prawda? Czyli chłopak ma 17 lat, ona ma lat nieskończone 15 i trafia to przed sąd. Sprawa łatwa, szybki wyrok. Tyle tylko, że przechlapane do końca życia. Mamy tą informację? Nie. Mamy informację, że większość to są normalni mężczyźni, którzy po prostu sięgają po dzieci? Nie mamy. W tej grupie są również pedofile, ale czy mamy informację, że tak naprawdę mamy metody postępowania z nimi i się to robi. Tyle tylko, że jeżeli będziemy zdjęcia pokazywać, no to na pewno za dużo on ani to otoczenie z tego nie zyska, bo jak ja już będę miała przechlapane, to ja będę miała przechlapane. Poza tym, czy mówimy o tym, że już są przepisy, które mówią, że jeżeli ktoś taki wychodzi, to policja o tym wie. Że jeżeli ktoś taki wychodzi, to również bezpośrednio zainteresowani, poszkodowani o tym wiedzą. Jeżeli mamy te przepisy, to ja bym chciała najpierw wiedzieć, jak one funkcjonują, jak działamy. A nie, my przychodzimy i mówimy tutaj nowe przepisy, prawda? I oczywiście nikt z PO nie w stanie nie powiedzieć dosyć tego. To jest chucpa, bo to jest chucpa. Tylko mówi, dobrze, to może się zastanówmy. I cała reszta też tak mówi, bo jak jest dziecko i pedofilia, no to jeśli ja tego nie zrobię, to znaczy, że po stronie przestępców.
A czy ktoś po drodze powiedział, co się stało w Anglii parę lat temu, kiedy podobne właśnie akcje, podobnie nieodpowiedzialnych posłów i posłanek spowodowały, że gazety opublikowały całą serię zdjęć pedofili, wśród których wielu nie było pedofilami, ale skończyło się to samobójstwami, skończyło się to samosądami, skończyło się to rozbitymi rodzinami, skończyło się to tragediami. Czy ktoś o tym powiedział i pomyślał zawczasu? Nie, więc dla mnie ważne jest, żeby jeśli coś takiego Państwo słyszycie, jeśli coś takiego się dzieje, umieć zobaczyć, że to jest początek. Znaczy ja tutaj włożyłam parę sposobów patrzenia na niewidzenie kobiet, na niewidzenie kobiet w przestrzeni publicznej. To zostawię, bo to pokazuje, że jesteśmy osobami, jesteśmy państwem, które w sumie ma wysoki poziom przestrzegania prawa. Natomiast to jest miejsce Trybunału Konstytucyjnego. Czas podpisywania ważnych ustaw dotyczących niedyskryminacji. Te kariatydy, które tam stoją, to są wszystko sędziny, wysoko kwalifikowane urzędniczki. I w ten sposób podpisujemy ustawy dotyczące niedyskryminacji. Znaczy, to jest dla mnie genialny przykład na pewną wrażliwość, kulturę codzienną i właśnie moment, w którym obraz znaczy więcej niż 100 słów, prawda? Bo to pokazuje, na co sobie można pozwolić. Ktoś powie, no zaraz, ale krzeseł brakowało. Krzeseł by nie brakowało, gdybyśmy wiedzieli, że tak nie wypada. A my wiedzieliśmy, że tak możemy sobie postąpić, bo wprawdzie to one wszystko przygotowały. Ci faceci tylko podpisują. Jednym z nich jest prezes Trybunału Konstytucyjnego, drudzy zresztą to są również prezesi Sądu Wojewódzkiego, prawda? Naczelnego Sądu Wojewódzkiego. I to jest codzienność, z którą mamy na co dzień do czynienia. To jest język, którym rozmawiamy, język, którym się komunikujemy. Gdzie 8 marca dostaniemy goździk. Już nie mamy goździki. Nie, są teraz coraz trudniejsze. I tutaj to, na co trzeba zwrócić uwagę, to jest kolejna rzecz, prawda? Bo to w ten sposób się ma odbywać. Przemoc na górze zlikwidujecie Państwo wtedy, kiedy będziecie wrażliwi na przemoc kulturową. A ona się wyraża tym, kto siedzi w pierwszych rzędach i jaki to ma wpływ na sukces firmy. Znaczy to oczywiście jest coś, co bardzo łatwo zmienić. Dwa lata temu byłam zaproszona na kongres kobiet mundurowych do Popowa. No i oczywiście robiłam sobie jaja z tych wszystkich facetów, ponieważ całe pierwsze rzędy kongresu kobiet wszystkich mundurów, czyli policjantki, straż miejska, w ogóle mamy strasznie dużo tych różnych straży, łącznie ze strażą pożarną i strażą graniczną, no i oczywiście cała masa była wspaniałych kobiet pracujących w więzieniach, ale pierwszy rząd był wypełniony mężczyznami. W tym roku panowie się już pochowali. Nie było żadnych wielkich gadek, ja po prostu ich wyśmiałam. Pokazałam, do czego oni są. Powiedziałam im bardzo wyraźnie. Muzyka jest do tego, żeby łagodzić obyczaje, a nie kobiety. Bo każdy z nich mówił, jak to dobrze, że w policji są kobiety, bo łagodzą obyczaje. Jak to dobrze, że są kobiety, bo w więzieniach łagodzą obyczaje. Nie. Do łagodzenia obyczajów proszę sobie puścić taśmę. Tak? A kobietom zapłacić tyle, ile się należy na stanowisku i nie zmniejszać. To po prostu jest kwestia tego, tak właśnie. To jest kwestia tego, to teraz przechodzę do języka. Prawda? Jeżeli posłanka Kępa ma rację, to dlaczego funkcjonuje? Ponieważ posłanka Kępa, i to jak mi chcecie końcówek innych i chcecie innych ustaw, to niech mi funkcjonariusz, niech mi mężczyzna urodzi. Tak? No to proszę zajrzeć do ustawy o służbie więziennej, proszę zajrzeć do ustawy o policji. W ustawach o policji, w ustawach więziennych, no to jeszcze. W każdym razie w tych ustawach. Żołnierz w ciąży, policjant w ciąży i funkcjonariusz w ciąży, może to i to. Czyli w ustawach ci funkcjonariusze, żołnierze i policjanci są w ciąży. I co ciekawe, ja sobie jaja z tego robię już od dłuższego czasu, ale nieskutecznie. Czyli trudno jest jednak im się z tym przebić, chociaż mówią, że to gdzieś tam już jest neutralnie. Nie jest neutralnie. I to się dzieje w warunkach, w których mamy od 91 roku, od
gdzie tam 90? Od 90 roku, od 21 lutego 90 roku są zalecenia Rady Europy i jest parę lat temu napisana jeszcze lepsza opinia pani profesor Eleonory Zielińskiej na 12 stron, gdzie jest 12 stron analizy, ale w ramach tej analizy jest kilka stron aktów prawnych, które pokazują wymóg pisania przepisów z uwzględnieniem płci osób, do których te przepisy się odnoszą. W związku z tym Francuzi mogą wprowadzić obywatelkę i obywatela, Szwedzi, Finowie, inni mogą wprowadzić obywatelkę i obywatela, a my wiedząc o tym, że mamy obowiązek, aby uwzględniać zarówno w tekstach, które idą do pracy, jak i w przepisach, jak i w ramach stosowania tych przepisów, żeńskie końcówki, to jest, on jest tylko, oczywiście, to jest kolejny, to jest tylko po angielsku, tego żeśmy na wszelki wypadek nie przetłumaczyli, ale kiedy pisaliśmy konstytucję z 97 roku, to już obowiązywało, to już istniało. I przyznaję szczerze, że powyrzucałam paru panów również z Facebooka, bo wpuszczali takie teksty, a ja jestem u niej na Facebooku i jakoś jej to nie przeszkadza. Panów, którzy w radach różnych tam miejskich, pani mi o tym doniosły, to prawda, które chciały przewalczyć żeńskie końcówki, stwierdzili, że a dlaczego oni mają mieć żeńskie końcówki, skoro przepisy są tylko z męskimi końcówkami, skoro konstytucja jest tylko z męskimi końcówkami, prawda? Natomiast jeśli kobieta musi być posłem i to kobieta, która sobie robi jaja i żarty z osób transseksualnych na przykład, prawda? To o czym to świadczy, jeśli ja nie jestem pełnowartościową osobą jako posłanka i muszę być pełnowartościową osobą, będąc posłem. Co to o mnie świadczy? Jeśli ja sama uważam, że nie mogę. Tak naprawdę to jest doskonały przykład również na tą, na bycie ofiarą przemocy zarówno kulturowej, jak i strukturalnej. Bo to w kulturze mnie nie ma, ja nie istnieję, jeśli chodzi o możliwość reprezentowania większej liczby osób, bądź nawet samej siebie. Prawda? Natomiast to się oczywiście przekłada na to, jak te przepisy wyglądały i na obyczaj, który wyżej wartości językowej stawia mężczyznę, a deprecjonuje tytuły, które dotyczą jednak kobiet, prawda? No i to jest pewien obraz tego, że ze względu na to, jak w Unii Europejskiej dbamy o to, żeby była równość, to mniej więcej dalej tak to wygląda. I tutaj daję przykład tego, że od 1955 roku mamy przepisy, które mówią o tym, że nie tylko kobiety są uprawnione, ale że powinno się działać na rzecz tego, żeby była ta równość. I poza tym, oczywiście, jeśli kobiety chcą i kobiety czują, po to, żeby chcieć i czuć, trzeba wiedzieć, że można chcieć i czuć. To nie jest tak, że kobiety się nie garną do polityki. Jeśli ten państwo macie kiedykolwiek problem, to naprawdę proszę wziąć sobie analogię do ścieżek rowerowych. My żeśmy bardzo długo słyszeli w momencie, kiedyśmy domagali się ścieżek rowerowych, po co ścieżki rowerowe? Przecież i tak nikt nie jeździ na rowerach. Pojawiły się ścieżki rowerowe, pojawili się rowerzyści. To jest tak, że jak nie mam szans, to nie mam w swojej przestrzeni, w mózgu, miejsca na to, żeby sobie to nawet wyobrażać. To naprawdę wtedy to jest jednostkowe. Natomiast w momencie, kiedy coś się staje rutyną, praktyką, normalnością, codziennością, okazuje się, że jest cała masa chętnych, bo jeżeli wiem, że mogę, to mogę, prawda? Może jeżeli wiem, że nie mogę, bo wtedy muszę inaczej z tym walczyć. A jeśli w pierwszym rzędzie staje kobieta, niebezpieczny eksperyment, trudny wybór do wytłumaczenia i wczoraj piękny komentarz jakiegoś posła z PiS-u, który skomentował, że HGW wygląda jak kura domowa, prawda? Ona wygląda, Hanna Gronkiewicz bardzo, ona prezydent, że ona wygląda jak kura domowa. No pięknie. A co? Nie może kura domowa być prezydentką Warszawy? Z tytułem profesorskim. Ale Urban to samo powiedział o naszej premierce teraz, że nikt mu jeszcze tak nie ubliżył, bo go już porównywano do różnych morderców, ale że porównano go teraz, któryś z polityków porównał go do, że jest jak nasza obecna premier, powiedział, nikt mi jeszcze tak nie uzwłaszczał, żeby mnie porównać do gospodyni domowej. Powiedział, że nikt nigdy mu tak,
słyszałam chyba, albo to porozmawiałem z redaktorem Urbanem. Co naprawdę miał na myśli? No to było porównane, powiedziano, że Kopaczka jest Urbanem w spódnicy. Tak. I on uznał, że to obraźliwe dla siebie. Że Kopacz to Urban w spódnicy. To pisowcy tak powiedzieli. No. A co oni mieli na myśli? No, no to, że ona wywoływała do zgody, do szanowania siebie. Że tak manipulatorka. Tak, może nie mogło o to chodziło. Fałszywa. Czy ona jest fałszywa Urban, czy... Nie, no Paczka pewnie taka. No w każdym razie nie, to zostawimy sobie na boku. W każdym razie proszę zobaczyć. Tak to ma wyglądać, prawda? Czyli w konstytucji jesteśmy zrównani. I teraz tak to wygląda w praktyce. I to oczywiście może nas nie być w ogóle, bądź w sumie to nie jest wielka różnica, prawda? Czyli kobiety mają wybór między jednym, drugim, a trzecim. I to już jest stare, natomiast to jest dla mnie najbardziej charakterystyczne. I to się doskonale mieści właśnie w tej przemocy kulturowej, bo zrobili to ludzie, którym bardzo zależało na tym, żeby kobiety były równo traktowane. Czyli macie Państwo przykład sytuacji, w której ktoś się naprawdę stara, ale tylko tyle potrafi, tylko tyle może. To się później zmieniło, ale trzeba było to przygadać, trzeba to było jednak pokazać, że w gruncie rzeczy jest to zrozumienie tego, że się podciąga kobietę do mężczyzny, tymczasem konstytucja jest już napisana inaczej. Czyli ten obrazek jest z konstytucji z 52 roku, który mówił o tym, że kobiety mają te same prawa co mężczyźni. Czy tam nie ukrywaliśmy. Oddawaliśmy w tekście to, co się działo w praktyce i to, co się działo w naszej głowie. Uważaliśmy, że tak jak mają mężczyźni, to jest wzorzec. I żeby było sprawiedliwie, to trzeba te kobiety podciągnąć. Ja cały czas podkreślam, proszę się naprawdę powstrzymywać przed dostrzeganiem, przed próbą potraktowania tego, że spisek, usiedli i zrobili coś. Nie, tylko tak potrafili myśleć, ale naprawdę wierzyli, że robią dobrze i że obejmują całość społeczeństwa i że są w stanie ująć całość społeczeństwa. To napisane było do końca, nie wiem przez kogo, przez którego z tych panów, którzy pisali konstytucję, i nie wiem, czy robił to Osiatyński, który był na pewno wrażliwy, czy robili to inni, którzy nie byli wrażliwi, ale wiedzieli, że już nie wypada pisać tak jak wcześniej. Pastuszkiewicz, takie nazwisko, czy Badelicz, każdy jakiś coś od Pasana był ten specjalista. Który napisał 32? Nie, 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 który właśnie, że kobieta z mężczyzną. I on był, była wtedy bardzo ważna konferencja organizowana przez Parlamentarną Grupę Kobiet, w której uczestniczyłam i cała gromada kobiet tłumaczyła profesorowi, jak ciotka Wołowi na miedzy, że ma być tak, tak? Że ma być i kobieta, i mężczyzna mają równe prawa. On nie rozumiał, o co chodzi. Tak, dlatego że... I właśnie coś z Pastuszka miał w tym nazwisku. Bo rzeczywiście to nie jest kwestia niechęci, tylko niezrozumienia tego. Natomiast już tutaj macie Państwo tekst, który mówi to, o czym chodzi, o co chodzi w tym państwie uwzględniającym wszystkich, egalitarnym, prawda? Gdzie się mówi, prawo nie jest wtedy dobre, kiedy się podciągnie kobietę do mężczyzny. Prawo jest wtedy dobre, kiedy tworząc to prawo uwzględnia się potrzeby, interesy, sposób widzenia, wartości zarówno kobiet, jak i mężczyzn. I nie dlatego, żeby kobiet nie dyskryminować, choć to jest pośrednio również ważne, ale po to, żeby wyprowadzać najbardziej efektywne wzory postępowania. I też ważne jest, żeby rozumieć, że w ten sposób tworzy się pewne wzorce myślenia, czyli tą glebę się uprawia zupełnie inaczej, prawda? Bo się przyzwyczajamy do tego, że dobre nie jest to, co jest podciągnięciem jednej grupy pod drugą grupę. Natomiast w praktyce nam to najczęściej nie wychodzi, chociaż tak ładnie jest to w konstytucji zapisane, bo w praktyce jest właśnie, no i tutaj trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że, ja to mówiłam tak, że dyskryminacja ze względu na płeć, jakby płeć odnosiła się do różnic, a równość do tożsamości pozwalała prawu utrzymywać kobiety w ryzach męskich standardów i nazywać to równością płciową. Czyli zobaczcie Państwo, jak często mężczyźni nazywają dyskryminacją to, że nie można traktować
inaczej kobiety przez fakt, że rodzi. No bo skoro on nie rodzi, tak, to jeżeli tu robimy jakieś inne przepisy, to znaczy, że to jest dyskryminujące. Bo normą jest to, co jest męskie. Wszystko, co jest od, co odbiega od męskiego, już zaczyna być nierównością. W związku z tym mamy takie efekty, że dopłaty do badań na prostatę są ok, ale już dopłaty na środki antykoncepcyjne nie. Oczywiście tak naprawdę to jest nie najlepszy przykład, ponieważ można zrobić również bardzo dobre i skuteczne i tanie środki antykoncepcyjne dla mężczyzn. I to, dlaczego tego nie robimy, to jest inna sprawa. Ale na dzień dzisiejszy tak właśnie jest. Wiadomo, że będą dopłaty na męskie badania, niekoniecznie na żeńskie. To się powoli zmienia. Bo macie Państwo już jednak co 2 lata, czy tam co pół roku badania i piersi, i tych wszystkich innych elementów. Chociaż dalej jesteśmy pewną oazą, to do nas przyjeżdżają studenci medycyny z całej Skandynawii, żeby się uczyć na temat raka szyjki macicy, prawda? A poza tym jesteś wartościowa do badania tylko do 65 roku życia. To jest zrobione przez mężczyznę, który pokazuje, co trzeba, jak wygląda kariera kobiety i jakie ma bariery, prawda? I to, co tu jest ważne, to podwójne standardy ocen, sytuacja finansowa, stereotypy, brak ofert pracy, wyrodna matka, zaradny ojciec, niskie wynagrodzenie oferowane przez pracodawców, przypisywanie cech z racji płci. I powinna właściwie już teraz przejść szybko, to już sygnalować, ale przejść do tego, co jest teraz, żeby podać przykłady, na które trzeba zwracać uwagę, kiedy się mówi o przemocy. Bo to jest tak, my mówimy o przemocy, a teraz to będzie o tle, który powoduje, że do tej przemocy dochodzi. W momencie, kiedy macie Państwo rodziny, partnerów, znaczy jeszcze muszę powiedzieć jedną rzecz. Kwestia traktowania kobiet jest bardzo silnie powiązana z kwestią traktowania osób nieheteronormatywnych. Powiedziałabym, że to jest w zasadzie coś, czym się rozerwać nie da. Jeżeli byście osób nieheteronormatywnych i również osób nienormatywnych płciowo, czyli osoby transpłciowe i osoby o innej orientacji seksualnej niż heteroseksualna, sposób podejścia do nich jest naprawdę wyznacznikiem i jest silnie związany z tym, w jaki sposób, jaki mamy poziom dyskryminacji kobiet. Weźcie Państwo sobie pod uwagę taki, jeśli jest tak, jak mówi artykuł 32, jesteśmy wszyscy równi, nie dyskryminujemy się, to jakie to ma znaczenie, jaką mam orientację płciową, bądź jaką mamy płeć? Czy to ma znaczenie, czy nie? Nie. Ideologowo, znaczy w sensie religii, bo tam komuś, kto wierzy, może to przeszkadzać, ponieważ wierzy w coś. To wtedy to jest jego problem. Jak chce, no to wtedy sam Harris mówi to spalać z taką religią, ponieważ nie ma żadnej religii, która nawet jeśli głosi miłość, to jeżeli mówi to miłość na moich zasadach, to to jest właśnie ten problem, gdzie nam się zaczyna. Ale ja się jednak będę trzymała tego, co jest w konstytucji. Będę przyjmowała, że jesteśmy państwem neutralnym, prawda? Jaki to problem, czy ktoś, kto jest w skórze żeńskiej, jest mężczyzną, czy ktoś, kto jest w skórze męskiej, jest kobietą? Co nam do tego? Co nam do tego, czy ludzie, którzy są jednej płci, zakładają rodzinę, czy jeżeli są różnej płci, zakładają rodzinę? Jakie to ma znaczenie w warunkach, w których równość jest faktem? Żadnego, prawda? Te wszystkie, i proszę zauważyć, że również z punktu widzenia religii to nie ma znaczenia, ponieważ nawet religia stwierdziła, że w różnych religiach, ale mówimy o katolickiej, prawda? Że właściwie to trzeba przyznać, że jeśli się ludzie łączą, to jednak nie z tego względu i wyłącznie z tego względu, żeby rodzić dzieci, bo te dzieci się rodzą jak chcą i w różnych konfiguracjach, to znaczy one to mniej jak chcą, ale w różnych konfiguracjach się dzieci rodzą. Ludzie jednakże chcą być razem ze względu na potrzebę bliskości, miłości, wsparcia, tych miłych cech. No i co tutaj w związku z tym ten hałas, że to rodzinie przeszkadza? Tak naprawdę to przeszkadza wtedy i łatwo zobaczyć, kiedy macie Państwo spis narodowy. W tym spisie narodowym pytają Was, kto jest głową rodziny? Prawda? I jak powiecie tak, ale my jesteśmy razem głową. Nie, nie, jedna się. To jest Sarah Hensley,
francuska historyczka, pisząc o tym, jak rozwijało się społeczeństwo francuskie w XVI, XVII, XVIII wieku, daje piękną ilustrację tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o strukturę państwa, hierarchię i podporządkowanie. Macie króla na topie, który sprzedaje różnym swoim podwładnym najróżniejsze przywileje, ale za to chce posłuszeństwa wobec siebie. Ale jednocześnie pozwala, żeby ci w swoich rodzinach pełnili funkcję na podobieństwo króla, który pełni funkcję w państwie. Czyli w tym sensie ona pokazuje, że rodzina jest elementem państwowotwórczym, ale musi zakładać jednak dyscyplinę, zhierarchizowanie i podporządkowanie. Stąd też to, co mamy w naszych dzisiejszych spisach narodowych i przepisach, prawda, bierze się z tym, że jest głowa rodziny. I oczywiście, jak pani się powołuje na Kościół, to rzeczywiście w Kościele, w karcie rodziny Kościoła katolickiego w artykule 10 jest wyraźnie powiedziane, jest dużo ble, ble, ble ładnego, a potem jest powiedziane, tak ma być to urządzone, żeby kobieta nie musiała pracować, żeby kobieta mogła zostać w domu. Czyli mówi się, twoje miejsce jest w domu. Cała antropologia, którą wykłada Jan Paweł II, mniej więcej w tym samym kierunku idzie. I to jest bardzo ciekawe, że Karol Wojtyła pisze o tym, że człowiek potrzebuje dla swojego rozwoju możliwości eksperymentowania i bycia autonomiczną jednostką. Natomiast Jan Paweł II dalej pisze to samo o mężczyznach, kobiecie wyznaczając miejsce. Czyli ktoś sobie pozwala za inną osobę powiedzieć, gdzie jest twoje miejsce, prawda? I to jest, jeśli chodzi o Kościół. Natomiast w społeczeństwie tak naprawdę my powtarzamy ten sam wzorzec. Stąd też homofobia jest wpisana w patriarchalną strukturę państwa i rodziny, ponieważ mężczyzna, który zachowuje się w sposób inny niż ustalony hierarchią, burzy tą hierarchię. Dwóch mężczyzn powoduje nieporządek. To rzeczywiście burzy rodziny. Tak pojęte. Pojęte jako rodzina, gdzie jest głowa, hierarchia, podporządkowanie i posłuszeństwo. I to jest oczywiście też model, który odpowiada temu, że to ja.